Zobaczcie, co tu na mnie przyszło. Catering z zieloną mi, z dietą dr Dąbrowskiej, czyli takim postem, w zasadzie głodówką. Dieta składa się z samych warzyw i owoców. I zaraz Wam pokażę, co tam w środku. To są posiłki na cały mój dzień. Powiem Wam, że dużo tego. Moje pierwsze wrażenie, jestem przerażona, czy ja to wszystko zjem. A ja się bałam, że będę głodna na tym poście. No kurczę, zaraz Wam przeczytam, co my tu mamy. Na śniadanie będzie zakwas z buraczków, sok marchewowy grejpfrutowy, surówka z kapusty pekińskiej i surówka, rzodkiewka, ogórek kiszony, jabłko, koperek oraz warzywa do podgrzania. Kurczę, sporo tego. Na obiadek będzie jabłuszko, suróweczka, warzywa do podgrzania, kalafior al dente z chrzanem i żurawiną, no i zupka pomidorowa, i ta zupka bardzo mi się podoba. A na kolację będzie sok z kiszonych ogórków, surówka z dynią, selerem, surówka z pomidorem, znowuż warzywa do podgrzania, tym razem gulasz warzywny, no i dodatek surowych warzyw, kalarepa. No, zapowiada się ciekawie. Podzieliłam sobie to teraz grupami i zobaczcie, z tej strony jest moje śniadanie, tutaj obiadek, a tutaj kolacja. Naprawdę wygląda tego całkiem sporo. No jestem ciekawa, trochę się boję i trochę podekscytowana i mam nadzieję, że mi będzie smakować. Przygotowałam sobie moje śniadanie, bo trzeba było przelać po połowie zakwasu i soku. No i zaczynamy od największego wyzwania, zakwas buraczany. Nie wiem, czy wiecie, ale ja za burakami nie przepadam. Tutaj mamy jakąś suróweczkę i to mi bardzo odpowiada. Marcheweczka, soczek marchwiowo-grejpfrutowy, no ale ten zakwas. No dobra, wyzwanie to wyzwanie. Czego się nie robi dla zdrowia, nie? Dobra, mam też pierwszy szok, bo surówka nie jest posolona. Co prawda był jakiś taki dip z octem jabłkowym chyba. No ale tej soli trochę mi brakuje. No ale damy radę. Przyznam Wam, że już jestem bardzo, bardzo głodna, więc będę jeść obiadek. Zupka pomidorowa, kalafior, suróweczki i jabłuszko. No i ostatni posiłek wieczorny, czyli kolacja. Gulasz wygląda naprawdę fajnie. Mamy tu świeżą kalarepę, pomidory z czosnkiem i szpinakiem, brokułem, no i sok z kiszonych ogórków. Tutaj możecie na stronie cateringu Zielono Mi zobaczyć, jakie są warianty dostępne. Jest ta moja dieta weekendowa, trzydniowa, dieta tygodniowa i ta najdłuższa, czyli taki program już prozdrowotny. I przechodząc do programu weekendowego, możemy się właśnie dowiedzieć, że taka dieta jest dla osób, które na przykład na co dzień nie mogą sobie pozwolić na taką dietę, chociażby przez pracę zawodową. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie być na tej diecie i na przykład pracować fizycznie. Dieta dostarcza nam od 400 do około 800 kalorii, no więc jest to mało, nie ukrywajmy. Taki program trzydniowy myślę, że jest fajny, kiedy stosuje się go regularnie, co jakiś czas, dzięki czemu łatwiej nam później na co dzień takie zdrowe nawyki wprowadzać do życia naszego. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o cenie. To cena jednego dnia diety to jest 69 zł, weekendowa dieta to jest 207. Jest to na pewno więcej niż byśmy chyba wydali standardowo chodząc na zakupy, jednak nie ukrywajmy, że warzywa, owoce kosztują, a nie bylibyśmy w stanie sobie chyba sami przygotować aż tak różnorodnych posiłków na cały dzień. Przyszłam Wam nagrać mega krótkie podsumowanie odnośnie trzydniowego oczyszczania z cateringu Zielono Mi, który miałam okazję testować. No i co muszę powiedzieć, to jest to naprawdę bardzo restrykcyjna dieta, ja miałam tego świadomość, dlatego też nie zdecydowałam się na dłuższą opcję, ponieważ pewne moje schorzenia mi na to nie pozwalają, wolałabym nie ryzykować. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że catering naprawdę był fajnie przygotowany. Sąsiedzi coś hałasują. Posiłki były naprawdę
Fajne, wszystko było świeże, warzywa były soczyste, część dań była do podgrzewania i z zupy naprawdę mi bardzo smakowały. Czy wszystko mi smakowało? Pewnie, że nie. Nie wiem, nie lubię kalafiora, brokuła, z kalarepą miałam problem, ale jestem ogromną fanką warzyw i owoców, więc to mi pasowało. Jednocześnie muszę przyznać, że jestem zaskoczona, że pewne rzeczy, których myślałam, że nie lubię, smakowały mi. Na przykład była tak z zakwasem z buraków czy z sokiem z kiszonych ogórków. Totalnie nie rozumiałam, że można to lubić, a okazuje się, że to jest całkiem fajne i chyba sobie sama taki zakwas zrobię. Pamiętajcie, że dieta Dąbrowskiej to nie jest dieta odchudzająca, tylko oczyszczająca. To nie jest łatwe wyzwanie, powiem Wam, więc podziwiam wszystkich moich czytelników, którzy pisali mi, że korzystali z tej diety z chyba 40-dniowego takiego postu, bo no, podziwiam, tak powiem. Ja chyba bym nie dała rady, ja też mam zalecenia od dietetyka jeść często, ale mniejsze porcje, tak około 5 do 6 posiłków. Tutaj macie tylko 3 posiłki, ale zbudowane z kilku pudełek. Więc jakby człowiek się najada, to muszę przyznać. Jedyny minus, jaki znalazłam tego cateringu, to godziny dostawy, które akurat u mnie w Gdańsku odbywały się w nocy i wyobraźcie sobie, że dostaliśmy catering o 3 w nocy i no to nie było fajne, to muszę Wam przyznać, ale czytałam, że w innych miastach, bo to jest catering na całe Trójmiasto, dostawy są wieczorami. I to jest dobra opcja, tak powinno być. Generalnie polecam Wam takie wyzwania, spróbujcie, oczyszczajcie się, dbajcie o siebie, pa!